Moja przygoda zaczyna się o tej godzinie, bo od 6 godzin staram się o wizę do... No właśnie, dokąd? Zaraz ubieram się, lecę na pociąg i na samolot z 3 przesiadkami. Czekają mnie 3 przesiadki i 13 godzin lotu. Do zobaczenia. Cześć serdecznie, z tej strony Jakub Brzak. Widziałeś już, o której się to zaczęło. A teraz krótko, gdzie jestem, bo... Ciężko to wszystko wyjaśnić. Jestem właśnie w Ho Minh, coś tam. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie wiem, że jest to Wietnam. Stolica Wietnamu chyba, czegoś tak. I w tym krótkim filmie chcę ci powiedzieć taką ciekawostkę, bo minęło dokładnie 24 godziny, odkąd dostałem propozycję od osób, które prowadzą, mają tu robić taki event na 1500 czy na 2000 ludzi, czy tam na 1000 ludzi odnośnie kryptowalut, bym coś na ten temat powiedział tutaj na tym evencie. No i docelowo po to tu przyjechałem. Jak to będzie wyglądało, to jeszcze nie wiem, czy będzie wyglądało, też jeszcze nie wiem, ale chcę ci powiedzieć jedną prostą, cudowną rzecz, która dotyczy też ciebie, dokładnie ciebie, odnośnie spełnienia marzeń i życia takiego, jakiego pewnie ci się podoba, chcesz, ponieważ, co bardzo ważne, świat się zmienia niesamowicie. Naprawdę niesamowicie. Żyjemy w cudownych światach, w cudownym czasie. I zacznijmy od tego, jak się to zaczęło. Pierwsze powiem ci, jak tutaj dotarłem, a potem ci powiem, jaki z tego jest klucz, ok? Żebyśmy szli po kolei. Jak już widziałeś, to zaczęło się o 2 w nocy, ale nawet wcześniej. O godzinie gdzieś mniej więcej 11. Dzisiaj ja mam tutaj czwartek, 12, ja mam tutaj 13, tak? Ty masz 7 rano, prawdopodobnie. Tak, czwartek. Znaczy no, liczę, że pewnie to za chwilę to w gram, więc pewnie to gdzieś koło tego. Więc ty masz czwartek rano, czy tam czwartek. U mnie już będzie pewnie wieczór albo noc, jak to oglądasz. A wszystko zaczęło się w środę. Środę rano. Wyloty i tak dalej. Ale po skrócie. Mamy wtorek. Godzina 12, 11 dostaję telefon, że mam opłacony lot, mam opłacony hotel w Wietnamie, tylko muszę tam się po prostu dostać, załatwić sobie wizę. No i tak też zrobiłem. Godzina 11, wchodzę na internet, załatwiam wizę, przyspieszoną wizę, która trwa 4 godziny. To już pierwszy klucz, pierwsza zajebista sprawa. O tym za chwilę to rozwinę, ale to już jest pierwsze. 4 godziny, płacę $40, dostaję za 4 godziny wizę. Niestety problem był taki, że jej nie dostałem za 4 godziny i koło godziny 20 zaczynam się już poważnie martwić, cykać, że tak powiem, że wszystko mam, loty i tak dalej, no ale co, na granicy nie dostanę wizy, to wejdę, wysiądę z samolotu i hello, it go home i tak by się to zakończyło, dlatego normalnie na szpilkach przez całą noc koresponduję z tą całą ambasadą, z firmą, która załatwia te wizy, chyba ambasadą. I piszę do nich, bo oni potrzebują numer lotu, to, tam, siam, na ile, a co, wiecie, to Wietnam trochę taki komunistyczny kraj, więc trochę to jeszcze tutaj nie, no, bardzo cywilizowane, ale jednak jeszcze troszeczkę nie jest to Europa, bym powiedział, tak, mówmy sobie szczerze. No i o godzinie drugiej, na szczęście trzeciej, o czwartej miałem się zbierać na pociąg, bo pociągiem jechałem do Warszawy, z Warszawy dalej, więc o trzeciej, dokładnie tam nie wiem, 20 dostałem tą wizę, taką stemplowaną, mam to, dostać taki dokument na to, żebyś wleciał do kraju, a na miejscu, czyli w Wietnamie, dostajesz wizę, czyli płacisz kolejne 40, nie, płacisz chyba $25, oni ci wbijają wtedy w paszport wizę miesięczną, 3-miesięczną, wielowjazdową, jednowjazdową, jaką sobie tam wybierasz. W zależności od tego też oczywiście za tym idzie cena. Teraz jak pewnie widzisz, przebitki z tego całego przelotu, bo było to naprawdę ciekawa sprawa. Co mi to dało, to powiem ci szczerze, ogromne poczucie zmiany świata. Jak pamiętam, gdy mój tata opowiadał mi historię, jak wyjeżdżał do Turcji po dżinsy, nyską, i opowiadał mi, jakie to było przeżycie, pakować samochód, kupować kilka silników, kilka skrzyń biegów, dostatkowa przyczepa, cuda na kiju, oleje na wymiany, filtry, wszystko to, przyczepa za samochodem ciągnięta po to, żeby samochód dojechał i przywiózł ze sobą jakieś rzeczy. I popatrz, w kilka chwil, w momencie, kiedy masz decyzję,
że chcesz coś zmienić, jest tylko jeden kluczowy problem. I o to mi chodzi w tym filmie. Problemem jest tylko problemem, wyzwaniem, jak sobie to nazwiesz, ja raczej nazywam to jakimś wyzwaniem, bądź zagwozdką, ja to nawet nazywam, bo problem to żaden problem. Wyzwaniem jest tylko kasa. Tak? Dobrze o tym wiemy. Popatrz, wszystko możesz mieć w tym świecie. Dawniej, jeszcze 20-30 lat temu, przepraszam, stanę sobie na chwilkę, ponieważ włączę sobie klimę, bo tutaj mamy 36 stopni i naprawdę jest ciepło, więc może coś będzie szumieć, ale przynajmniej będę miał z czego oddychać. I to, co bardzo ważna zmiana wystąpiła w naszym życiu, to kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt lat temu, nawet jeśli byś chciał do tego Wietnamu jechać, nawet jeśli byś chciał tutaj przyjechać i tak dalej, to byłoby praktycznie wręcz niemożliwe. No mówmy sobie szczerze. A dzisiaj to jest tylko jeden dylemat. Jeden. Popatrz. Z tysiąca dylematów, które było wcześniej, czyli wcześniej było pieniądze, znajomości, układy, walizki, a jak kupić walizkę, a jak kupić ubrania, a jak zdobyć dolary, a jak wymienić dolary, a dolary za złoto, a skąd wziąć złoto. Setki tysięcy dylematów, praktycznie niemożliwe do wykonania. Przelot z Polski do Wietnamu, przypuszczam 30-40 lat temu, no wiadomo, jak masz kartę dyplomatyczną, no to pewnie tam sobie dymali niektórzy z problemu. Ale chodzi mi o normalnego człowieka, takiego jak ja czy ty. I zobacz, i z tych tysięcy dylematów został tylko jeden. Kasa. Trzeba zdobyć kasę. Ale też można tą kasę czymś zastąpić. Na przykład wiedzą. Popatrz. Możesz być kimś, kogo chcą posłuchać tutaj i zapłacą ci hotel, lot, spanie. Nawet może ci jeszcze zapłacą za to, żebyś w ogóle przyjechał. I po prostu przyjdziesz, wyjdziesz na scenę, pogadasz przez 15, 10, pół godziny i wrócisz powrotem do domu. Będąc tydzień, dwa tygodnie w innym miejscu świata. I to, co mi się bardzo podoba w naszym świecie, to to, że skupiamy się na takich problemach, wyzwaniach, trudnościach. Wiesz, często jest tak, że w naszym życiu patrzymy, nie wiem, chcesz mieć jakiś samochód, patrzysz, o, nie mam samochodu, patrzysz, o, chciałbym mieć taki dom i masz tysiące problemów w głowie swojej, a tak naprawdę on zaczyna się od tylko jednej rzeczy, którą musisz się nauczyć. Tylko jednej. Musisz się nauczyć tylko jednej malutkiej rzeczy. Tą rzeczą jest nauczyć się zarabiać pieniądze. Czy to zarabiać pieniądze online, czy zarabiać pieniądze na żywo, czy w normalnych biznesach. Jak robisz to, to jest absolutnie nie mój interes. No, nie mam absolutnie sensu pouczać. Robisz to jak ci podoba. To, co mi się podobało, to bo lecieliśmy ze znajomymi. Jeszcze zabrali się ja zabrałem się z nimi. To, co było piękne, to że wsiadając do samolotu, patrzyłem na akurat wyniki moich inwestycji. Kryptowalut i różnych tam innych GPW, no różnych rzeczy. I wsiadając do samolotu, powiedzmy, miałem nie wiem, 1000, a wysiadając z samolotu, czyli 24 godziny później, akurat tak się fajnie złożyło, że nie zamknęło mi na stop lossach niektórych rzeczy, więc poszły wszystkie inwestycje dalej, mimo że były korekty. I zakończyłeś, powiedzmy, na przykład, nie wiem, 2500, tak? Czyli wsiadasz z samolotu, patrzysz na konto, o, fajnie, milutko, przybyło, ale mimo wszystko nic nie robiłeś, bo byłeś zajęty, wiesz, samolotem, tu, chodzeniem. Wyjeżdżałem, tak jak powiedziałem, z Krakowa, pociągiem do Warszawy. W Warszawie trzeba było lecieć na lotnisko, z lotniska do Moskwy. W Moskwie tam mieliśmy chwilę czasu dla siebie, potem z Moskwy znowu do do Wietnamu po prostu polecieliśmy, nieważne, nieistotne. Wypowiedzenie tych nazw jest przejebane. Co naprawdę, lot był ciężki, powiem szczerze, i to jest też nauczka dla mnie. Wydawało mi się, no nie wiem, przecież nie potrzebuję jakichś tam lepszych klas, przecież latałem wcześniej, wiesz, tam nie wiem, do Dubaju czy nie do Dubaju, jakichś innych miejsc, zawsze brałem normalną klasę, oczywiście na przykład sobie brałem tam, nie wiem, większą przestrzeń na przykład na nogi czy coś takiego, albo pierwsze wychodzenie, takie rzeczy, ale nigdy nie brałem takich, wiecie, klas, tam, nie wiem, pierwszej klasy czy biznes klasy. I naprawdę dzisiaj wiem, że to jest błąd. Trzeba jeszcze inaczej podejść jeszcze w ogóle do zarabiania i zarobić jeszcze więcej, żeby się w ogóle już nie czarować, tylko po prostu brać pierwszą klasę, nawet nie biznes, tylko pierwszą klasę, bo tak mi się trafiło, że za mną na siedzeniu siedziała małżeństwo z jednym dzieckiem chyba z 2-3 lata i drugim pół roku, które możesz mi wierzyć lub nie, ale darło twarz całe 9 godzin, czy tam 10 godzin, całe 9 godzin. Była przerwa tam chyba, nie wiem, 4-5 godzin, no 4 godziny może było, jak była już taka noc, wiecie, było już ciemno, więc dzieci poszły spać.
to była chwila spokoju, a potem cały czas. I wiesz, za mną siedziało, więc to kopanie po fotelu. Ja pierdolę, no po prostu masakra, masakra. Także naprawdę to też mi pokazało znowu, żeby nie bawić się, nie że sobie dasz, nie że jest spoko, że nie potrzebujesz jakiś tam. Raptem to by wychodziło tam, nie wiem, 3000 zł więcej za tam biznes klasę, no a to już jest różnica, tak? To już jest różnica, fotele osobne, to tam, sram na cuda na kiju, inne. No nie, to dla mnie to jest naprawdę lekcja, naprawdę to dobra lekcja. Ale co ci chcę pokazać w tym filmie? Kolejny raz podkreślić, popatrz. Jest decyzja, chcę lecieć do Wietnamu. Bęk. Blokuje cię, nie blokują cię normalne rzeczy, bo gdy jeśli masz tą jedną rzecz, czyli masz pieniądze, to jestem przekonany, że i automatyzacja firm, i pracownicy, i osoby odpowiedzialne, i osoby, które... Popatrz, ja wylatując do Wietnamu, zaczynając całą szkodę, jak widziałeś film, tam druga godzina, to jeszcze o 22, 23, mój filmowiec i dźwiękowiec, Krzysiek, pozdrawiam Krzychu, wychodził ode mnie z mieszkania, bo nagrywaliśmy filmy, które będą w zapowiedzi kursu, jak zarabiać w internecie, tak? Popatrz, jeszcze przed wylotem, minimalny czas, nie wiem, 2 godziny przed wylotem jeszcze, przed wyjazdem na wylot, jeszcze nagrałem filmy, jeszcze on to będzie montował, jeszcze dopowiedziałem mu, co ma robić i tak dalej, jeszcze ustaliliśmy kilka konkretów. Rozumiesz? Powiedziałem mu, Krzysiek, wylatuję, nie będzie mnie 24 godziny, zrób to, ja dolecę, wtedy sprawdzę. Wszystko, delegacja, delegowanie zadań, delegowanie, sprawdzanie, weryfikowanie, wszystkiego się ci nauczyć. Potrzebujesz tylko jednej malutkiej rzeczy. Ta jedna rzecz dzieli cię tylko od tego wszystkiego. I nie ma tutaj teraz pierdolenia, bo jeśli takie masz podejście, to naprawdę mówię ci z ręką na sercu, po prostu pierdolisz, głupoty opowiadasz, że pieniądze nie są najważniejsze, że pieniądze nic szczęścia nie dają, etc., etc. No to spoko. Jeśli nie są, jeśli nie mówisz, że nie są najważniejsze, żeby nie było od razu, bo zaraz będzie wiecie, o, najważniejsze, że jak tylko kasa. Nie. Pieniądze są po prostu istotne. Popatrz, możesz jechać na wakacje, kurwa, do Rabki Zdrój, a możesz jechać do Wietnamu. Różnica jest tylko, że dokładasz 1-0. Do Rabki kosztowało cię to 600, a do Wietnamu kosztowało cię 6 tysięcy. I to było wszystko. To tyle. Oczywiście jeszcze rozwiązał się teraz telefon, więc dogrywam końcówkę. Także nie było, żeby nie było, że pieniądze są najważniejsze, okej? Okay? Bo zaraz będzie, o, pieniądze to. Nie, absolutnie. Ja uważam tylko po prostu, że między tym, co chcesz mieć w swoim życiu, a tym, co masz, dzieli się tylko jedna rzecz, czyli te pieniądze. Oczywiście, nie chcę to wchodzić, że jakieś grube tematy, że nie masz, nie wiem, jesteś niepełnosprawny, nie wiem, masz jakieś choroby i tak dalej, Nawet nie chcę tutaj dyskutować z tym, bo jeśli tak jest, to wiesz, no jak nie masz rąk i nóg, no to ciężko ci będzie, że masz marzenie wyjść, wiesz, na... Chociaż no, kurwa, nic dziwnego, to też pieniądze, bym powiedział. Wiesz, wyjść na Mount Everest, tak? Nie masz rąk i nóg i chcesz wyjść na Mount Everest. No. Powiedziałbym szczerze, że to są tylko pieniądze, bo znowu z drugiej strony patrzę na to, no to jest z nich wujcis, który po prostu ma swój samolot, ma 15 domów i tak dalej, facet nie ma rąk i nóg i jakoś daje radę, także znowu byśmy mogli chodzić na grube tematy, ale nie chcę tutaj ani dyskutować, ani wyrzucać jakiś komuś coś tam, bo to. Nie. Pieniądze nie są najważniejsze, pamiętaj o tym, to jest najważniejszy punkt twojego życia. Najważniejsza w twoim życiu jest tylko i wyłącznie miłość i dobroć, nic innego nie potrzebujesz w życiu mieć ze sobą, naprawdę. Ale pieniądze po prostu dają wybór. Tak jak powiedziałem, możesz mieć krynicę za 600 i też jest całkiem spoko. Ja bardzo lubię krynicę w ogóle Zdrój, ale w ogóle morską. Też tam nie jest strasznie, naprawdę za bardzo mi się podoba jakiś Kołobrzeg. Można też przyjechać w góry, nie wiem, gdzieś jakieś tam Bukowiny i tak dalej. Też można na ten tydzień spokojnie za 600 spokojnie w Polsce ogarnąć. Chociaż nie no, teraz tutaj jestem, no to na pewno nie 6 tysięcy, ale ogólnie, tak? Rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Więc masz do wyboru. Różnica za 600 tylko zera, może 2 zer czasem. I... To jest moim zdaniem najważniejsze w naszym życiu, że bardzo często skupiamy się na rzeczach, które są nieistotne, patrzymy, że nie mam samochodu, nie mam czegoś tam, nie mam ludzi, nie mam pracowników, nie mam firmy automatycznej, nie mam... Gadaj sobie. A ja zawsze powtarzam tylko jedno, ty po prostu nie masz pieniędzy. Nie tyle. Oczywiście, pieniądze ci nie dadzą szczęścia. Nie, no nie da się kupić szczęścia za pieniądze. Mogą dać ci chwilowe szczęście, wiesz, tam laski, samochody, nie wiem, alkohol i tak dalej. Mogą ci dać, tak, spoko. Ale nie dadzą szczęścia na zawsze. Także pieniądze szczęścia ci nie dadzą, ale mogą ci pomóc bądź ulepszyć to szczęście. Tak? No bo jak jesteś szczęśliwy, bo masz, wiesz, jesteś szczęśliwy, bo mieszkasz w Krynicy, czy tam no jedziesz na tej wakacje do tej Krynicy, to wiesz, no to spoko, nie? No fajnie, możesz być pewnie bardziej szczęśliwy, jak pojedziesz, nie wiem, gdzieś do Dubaju, nie wiem, gdziekolwiek sobie tam gdzieś uwaliłeś do głowy, jakikolwiek gdzieś miejsce, jakieś masz, na pewno marzenie, mam nadzieję, bo jak nie, no to jest w ogóle dramat. I o to mi chodzi, rozumiesz? Pieniądze nie są najważniejsze, i to zapamiętaj z tego filmu, ale. Dzieli ci tylko jedna rzecz od tego, co byś chciał mieć w tym momencie na przykład. Najczęściej tak to jest. Często to są pieniądze. Często, nie zawsze, tak jak powiedziałem. I skup się na tym.
bo robisz sobie wiele różnych problemów, które najczęściej mają po prostu podłoże w tym, że nie umiesz zarabiać. A przecież tego się można nauczyć. Skoro są ludzie, którzy się tego nauczyli, nawet nie 2, nie 5, nie 10, nie będzie 20 lat. To 20 lat mieć życie na takim poziomie, jak chcesz. Wyśmienity wynik. A to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe w dzisiejszych czasach, gdzie mamy tysiące możliwości, tysiące rzeczy, które po prostu leżą na ulicy, biznesy leżą na ulicy. To po prostu trzeba wziąć rączkę i podnieść. Darmowe nawet. Po prostu startujesz z czymś bez kapitału i lecisz. O to mnie nie pytaj. To najwyżej mogę ci na to powiedzieć na szkoleniu, które będzie niebawem, jak zarabiać w internecie. Ale chcę ci po prostu powiedzieć jedno. Masz co potrzeba. Teraz po prostu zrób coś. Pozdrawiam serdecznie, Jakub Brzak, tym razem z Wietnamu. Wszystkiego dobrego i życzę wam takiej słońca jak tutaj, bo tu praży niesamowicie. Nie wiem, jak wylatywałem z Polski, miałem -1, także mam nadzieję, że macie cieplutko, bo tu jest po prostu aż nadto. Także trochę wam tam wysyłam tego słońca. Łapcie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.